Naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji Empic Go. Tydzień do rozpoczęcia Mundialu, 7 dni do rozpoczęcia największego piłkarskiego święta, więc czas odliczać już tak naprawdę na palcach, no jeszcze dwóch rąk, ale już bardzo niedługo. Odliczamy sobie programem zgrupowanie, przybliżamy Wam każdą grupę, która pojawi się na Mundialu, każdą reprezentację, o każdej dowiecie się wielu ciekawostek, wielu takich historycznych rzeczy, wielu także stricte sportowych, związanych choćby z wyjściową jedenastką, największymi gwiazdami, czy też selekcjonerem danej kadry. Wczoraj zaczęliśmy trochę nietypowo od grupy B, dzisiaj od grupy A będziemy sobie startować, ale to wiecie, gości zgrać tutaj do tych programów, a zależy nam na tym, żeby eksperci byli naprawdę tacy. Tacy jak dzisiaj w studio, a będą nimi. Senegal, czyli Marcin Kupczak. Dzień dobry, cześć. afrykańskiej piłki. Rozumiem, że ta koszula przyleciała do nas z Dakaru albo z gdzieś podobnego miejsca. Blisko, blisko, z Tanzanii, tak więc ogólnie afrykańskie klimaty okay. muszą być. Wszystko się zgadza. Mateusz Prus, były zawodnik Rody Kerkrade. Cześć. E, Holandia, oczywiście, żeby, żeby była jasność. Tak, tak, tak. Adam Błoński, a więc portal AzjaGola.com. Dzisiaj o katarze. Kłaniam się wszystkim. I zobaczcie, co się teraz dzieje. Proszę bardzo, Bartek grabi wchodzi cały na. Nie wiem, jaki to kolor jest. Nie wyciście dlatego, że Ekwador to kwiaty. E, o właśnie, Ekwador, kwiatr Bartek grabi. proszę Państwa, dużo kwiatów, które kupujecie w marketach, a nie kupujcie w marketach tylko w kwieciarniach. Kwiatr... Pochodzi z Ekwadoru, bo to wspaniałe kwiaty. Najlepiej kupujcie w ekwadorskich kwiaciarniach, zawsze Tak, kwiaty, najlepiej w Ekwadorze kupujcie kwiaty. <grym> Panowie, cieszę się, że jesteśmy. to, co dzisiaj przyszedłem jako fan Ekwadoru. No bardzo dobrze. W Katarze chyba trochę tych kwiatów mniej, bo tam nie za bardzo jest kwiaty gdzie pustyni, zasiać. Kwiaty pustyni, róża pustyni. E, tak jest ewentualnie. O. Tam pod budynkami, to co się tam pod klimą dzieje, to wierzcie mi, nie jeden park by się powstydził, więc Katar sobie radzi. Okej, okay, no to będziesz nas dzisiaj przekonywał. Dzisiaj tłoczno w studio, ale uwierzcie mi, że warto. Zaczniemy sobie, zanim zaczniemy jeszcze od jedenastek, jeszcze informacja dla was. Zobaczcie tutaj, co się dzieje przed naszym dzisiaj tutaj studiem, bo mamy krzesełka. Mniej więcej takie, jakie na pięciu z ośmiu stadionów na Mistrzostwach Świata. Polska firma, to jest nowy styl. Takie nawet słyszę, że to są dokładnie te same krzesełka, co są na stadionach w Katarze. My je mamy tutaj ze sobą cztery. Więc no, fajna rzecz, jest polski wątek. Oprócz reprezentacji Polski. Chciałem powiedzieć, że te krzesełka będą, będą dłużej na turnieju niż reprezentacja Polski, ale trzymam kciuki, żeby <laughs> przynajmniej tak samo. Nie wiadomo, e... jak porywczy są kibice z Kataru. <laughs> Z tego co widziałem, to nie na pewno raczej, raczej mogą Tęk być sprawy. Zaczynamy sobie od wyjściowych jedenastych, przybliżymy Wam wyjściowe składy tych wszystkich czterech reprezentacji. Bartek, ostatni przeszedłeś do studia, ale od pierwszy ciebie zaczynamy. Coś powiedzieć? Tak, jak w klasie, jak Dobrze. się spóźniasz, to musisz pierwszy odpowiadać. Ekwador, Dobrze, potencjalna, reprezentacja. <laughs> potencjalna reprezentacja. Potencjalna reprezentacja wyjściowa. Więc tak, przede wszystkim ta reprezentacja się odmłodziła i to za sprawą trenera Alfaro, argentyńskiego szkoleniowca. Natomiast tak, bo to muszę, od tego muszę zacząć. Ekwador bar, bardzo poprawił grę w obronie. Ja akurat miałem nieprzyjemność komentowania ich yy, popisów w cudzysłowie podczas Copa America 2019 i 2021. Yy, gra w obronie wyglądała tak, jakby się chłopaki pierwszy raz yy, spotykały przed meczem. W zasadzie, o dobra, Adam, to ty mm -hmm. na lewą, ja na prawo, a wy chłopaki coś tam w środku wymodzicie będzie dobrze. To autentycznie niektóre gole tracili w okolicznościach tak zdumiewających, że nie mogę się to uwierzyć, że to są zawodowi piłkarze. Natomiast ostatnio się poprawiło niesamowicie. i Przede wszystkim jak pisałeś, żebym ustawił jedenastkę, to dosyć solidna jest obsada bramki i, i czwórka obrońców. Ona jest w miarę niezmienna, natomiast jest dużo kombinacji związanych z drugą linią. Ja przyjąłem 4-3-3, natomiast nie jestem pewny, czy tam będzie 4-3-3, czy nie na przykład nie Z tego zobaczymy Tę twoją wyjściową jedenaskę, ona wygląda o, właśnie tak. jest to stary bramkarz doświadczony. Inkapie jest Bayeru Leverkusen, młody chłopak, ale to już jest filar moim zdaniem obrony obok Poroso, też młodego zawodnika. Inkapie będzie takim wznawiającym grę, więc sporo kontaktów z piłką. I on gra bok Estupiniana, znanego w Europie już od wielu, wielu lat, grającego przede wszystkim w klubach Ligi Hiszpańskiej. I często właśnie lewą stroną zaczynają swoje akcje, po prawej z Castillo. I teraz nie mogłem się zdecydować, czy Alan Franco, czy Caicedo Mendes. Gruezo dałem jako ewentualnie rezerwowego, bo doznał kontuzji w Bundeslidze i jego mm -hmm. występ w ogóle stoi pod znakiem zapytania. I Cifuentes. Tu przyjął ustawienie 4-3-3, no i wtedy e, Ibarra Valencia, NR Valencia naj, naj, najlepszy strzelec w historii reprezentacji, weteran, już 30 kilkuletni zawodnik. No i piłkarz, którego ja najbardziej lubię oglądać: Plata z Valladolidu, wcześniej Sporting zawodnik, który gra finezyjnie, technicznie. Jakoś kluby europejskie nie przepadają już za takimi dryblerami. O, po prostu bierze piłeczkę i denilsonady robi. Ja to lubię, mi się to podoba. Chwała Bogu, trener nie jest z Niemiec, tylko z Argentyny, więc daje pograć takiemu zawodnikowi. I przyznam się wam szczerze, że z tej całej grupy najbardziej czekam na niego. Bardzo też lubię Stupiniana, który ma taki drive na bramkę, dużo wrzutek, dużo pomysłowych akcji. Natomiast, też powiem Wam szczerze, liczę na, na Inkapi, Bo to jest mhm. 20 lat. Środkowego obrońcy, tak? Tak, i to jest gracz z Leverkusen, który jest w wyjściowym składzie Leverkusen i, i ostatnio nawet w ekwadorski, jednej z ekwadorskich gazet przeczytałem, jak chwali sobie relacje z Czabi Alonso. Nie wiem, czy to nie na wyrost trochę, bo to dopiero Czabi Alonso został trenerem tego bajeru. W każdym razie no liczą na to, że on właśnie u tego trenera jeszcze, jeszcze popracuje dojrzej. Natomiast już to jest zawodnik, który jest tam z tyłu, widzę Wandajka. No nie chcę powiedzieć, że Wandajkiem reprezentacji Ekwadoru, ale, ale jest naprawdę taką postacią bardzo w tej chwili jasną. No to powiedziałeś Van Dijk, to za momencik pogadamy sobie właśnie o Holandii Mateusz w takim razie. Wiem, że tam też zasięgnąłeś języka u znajomych w Holandii. Co się dzieje, jakie są nastroje, jeżeli chodzi o występ tej reprezentacji i kto ewentualnie może grać w tej kadrze, bo jak sobie popatrzymy, no to jest kilka ciekawych nazwisk. Ale też y, myślę, że Holandia na papierze przynajmniej przywoziła na Mundiale mocniejsze reprezentacje niż przywozi do Kataru. Tak. No i właśnie pierwsze, co e, zasięgnąłem oczywiście rady u kilku moich kolegów, znajomych też, również aktualnych graczy, e, dał Bóg, że odpisali <grym> po długim czasie. E, i sytuacja jest taka, że zawsze te oczekiwania były takie rozbuchane, rozbuchane, te nadzieje były naprawdę takie sięgające gdzieś medali, a teraz mam wrażenie, że no, po ostatnich karuzelach w tym XXI wieku, gdzie Holandia e, albo było totalne rozczarowanie, albo totalna euforia, bo zdobywali medal, e, to tak naprawdę bardzo ostrożnie teraz ludzie podchodzą i nawet ci, Którzy, których uważam za takich, to się mówi Echten and landers, czyli takich bardzo holenderskich Holendrów. Mhm. To nawet oni tak mówią, że no wiadomo, grupa muszą wyjść z grupy, tak? Bo tu będzie klapa już totalna. Jeżeli z grupy nie wyjdą, to będzie katastrofa narodowa, pewnie na kilka dni będą flagi opuszczone do połowy i tak dalej. Bo to jest kraj, który żyje piłką, tak? No tam... Tam, tam po prostu piłka jest wszędzie. 17 milionów ludzi przed telewizorami, w weekend jest 8-9 milionów, także ten kraj żyje. I miałem też przyjemność być już w Holandii, kiedy zdobywali wicemistrzostwo Świata w 2010. Szaleństwo? Tak, i to było totalne szaleństwo. Jeszcze kilka dni po prostu ten kraj nie wracał. Ludzie nie wracali do pracy. Wszędzie było jak na jakimś, nie wiem, festiwalu wielkim czy karnawale. No i tak, wracając do sedna pytania, to no jakoś nie oczekuje się po nich za dużo. Mhm. I rzeczywiście ta reprezentacja e, bardzo specyficzna jest to, że najlepszy ofensywny zawodnik Memphis Depay jest. Mamy właśnie... od razu jedenastkę, Mateusz, może się odnosić. Tak właśnie e, tutaj. Wyświetlony na pierwszym planie Memphis Depay, no tak naprawdę wiemy wszyscy, że nie jest podstawowym zawodnikiem Barcelony i to jest też bardzo ciekawa sytuacja, bo Holendrzy zawsze mieli dwóch, trzech, czterech bardzo silni, silnych, ofensywnych zawodników i tymi zawodnikami zdobywali medale zazwyczaj. Tu szczególnie mi tak w pamięć ten 2010 rok. Natomiast no tu jest taka sytuacja, że no, nie wygląda to aż tak mocno. Naj najsilniejsza jest obrona, to mm -hmm. też jest myślę precedensem no w przypadku tak. nowość na e tak, w reprezentacji Holandii. I to jest też ciekawe, że Luis Van się, który zresztą nie przegrał od 15 meczy um, żadnego spotkania, um, troszeczkę przemememblował to obronę. Wiadomo, że Van jak jest tutaj praktycznie nie do ruszenia. Nie do ruszenia. E, natomiast się grał e, Devre, grał też Delik, zresztą zawodnicy, którzy no, też no, na papierze to jest e, Intermediola oraz e, Bayern Monachium. E, no Teraz jest Ake, Manchester City oraz, e, oraz Jurien Timber. To jest bardzo ciekawa postać też. E, jeden z tych właśnie tak zwanych młodych wilków, który no troszeczkę się w dar przebojem. No i mimo wszystko wygrywa tę rywalizację z bardzo utytuł, utytułowanymi e, konkurentami. <küh> e, no jeżeli chodzi o pomoc, no tutaj też jest taka zmiana, że kiedy Van Dijk przyszedł, e, przepraszam, jeżeli kiedy Van Gaal przyszedł, to e, zmienił troszeczkę taktykę, zagęścił tutaj środek. E, w tym momencie jest 3-5-2. Wcześniej Holendrzy mieli ten swój taki a, typowy rąb, diament w środku e, i to było tak uznawane jako 4-3-3. No ale wiadomo, jak ma się tak dużo dobrych defensywnych pomocni, defensywnych zawodników i troszeczkę problemów w ataku, mimo wszystko, to szuka się tutaj przesunięcia tych zawodników, żeby większa ilość mogła grać. No jest oczywiście De Jong, jest Gakpo, który. Teraz miał świetny sezon, bardzo dobre statystyki w PSV Eidhoven, zresztą też um, nie tylko on, ale to zaraz przejdziemy. No jest klasen, Z sumie jeszcze nawet ja miałem okazję grać wiele lat temu, więc jest to zawodnik bardzo uniwersalny. E, szybkie, wytrzymałe skrzydła, tutaj szczególnie Dumfries. E, no Blind to już jest starszy zawodnik. E, tu mogą być pewne zmiany. Jeżeli chodzi o atak, no to oczywiście Depay. Co ciekawe, jest to zawodnik, który nie gra oczywiście w Barcelonie, no, ale mm. faktycznie na nim oparta jest gra ofensywna. W tym momencie, jeżeli chodzi o jakość, no Holandia nie ma tak dobrych zawodników ofensywnych. Są zawodnicy tacy, którzy się raczej zastawią, którzy mogą być takim uzupełnieniem, czy wchodzi ze względu na sytuację na boisku. <kuh> no jest też Bergwain, też dosyć uniwersalny zawodnik może się również cofnąć, uderzyć z dystansu też dosyć duża skuteczność, a jak się bardzo ceniony i też myślę, lada moment, pewnie opuści Ajax. Mm -hmm. I na, ten, na ten moment tak to, tak tak to, to wygląda. Tak ja bym to rzeczy. widział. I Jeszcze nie powiedziałem chyba o najważniejszych rzeczy dla mnie, tak sentymentalnie. No w bramce ja bym tutaj zdecydowanie postawił na Remco Pazwera. Mm -hmm. Dla mnie to był jeden z, mimo że może bramkarz, który nie zrobił mm. wielkiej kariery, ale jeżeli chodzi o umiejętności, to... Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem tak wyrównanego bramkarza pod każdym względem, jeżeli chodzi o grę na przedpolu, niesamowita gra nogami, pomoc. I też nie jest takim typowym holenderskim bramkarzem, bo świetnie gra na linii. Mhm. Faktycznie dla mnie bramkarz kompletny i zawsze się dziwiłem, dlaczego. dlaczego... Tyle lat spędził, no, trzeba przyznać w średniakach holenderskiej. Tak, orygini. tam było Witezę, tam był Herakles. Tak, no, głównie Herakles. No ja też przeciwko nie umiałem okazji grać, zresztą zawsze był bohaterem meczu, to też ciekawa sytuacja. Um nie no, 39, lat. 39, tak, 39 tak, lat tak. Słuchajcie, Andra Spepkę w Norymberdze ile lat spędził? Wygrał no, mistrzostwo Europy, ile meczów w reprezentacji Niemiec i facet bronił w Norymberdze, która co roku się broniła przed spadkiem. Mm -hmm, nie tak. grał w żadnym Bayernie. Są i, takie i, przypadki. To? Są takie tak. przypadki. Może bramkarz lepiej jak jest w ogniu cały czas. Tak. W tej słabszej drużynie, gdzie rzeczywiście no. musi się wykazać. Kiedyś chyba była trochę mniejsza rotacyjność, też, jeżeli chodzi o szczególnie bramkarzy, bo tak byśmy znaleźli kilku takich, którzy sobie tak zakotwiczyli i nie chcieli mm -hmm. uciekać. Um, no tak, także ta bramka. No tutaj jest też Bailo, ale no trochę niedoświadczony. Dobre recenzje w Feynordzie Rotterdam. Ale tak jak sobie go oglądałem, no tak nic specjalnego, tak? Mm -hmm. A no i oczywiście nie ma Silesena. I tu bym upatrywał e, brak powołania dla Silesena jako chęć dania większego komfortu psychicznego młodemu. Mm -hmm. okay. Serce moje jest, tak jak pokazałem, dla, za Pazwerem, ale Jasne. może być tak, że będzie To go może fajną. być fajna historia, jak 39-latek będzie w ramce Holendrów. Katar, reprezentacja Kataru. Jak tam z bramkarzami? Jak już mówimy o i zobaczymy sobie zaraz tę wyjściową jedenastkę, jaką za, zaproponowałeś. Z bramkarzami. Zresztą bramkarz będzie tutaj też jako. Jeden z młodych talentów. Mhm. Jeżeli chodzi o bramkarzy, tam nie ma problemów. Ponieważ no, jeżeli chodzi o barszama, no to on rzeczywiście teraz szaleje. Co śmieszne, tutaj mamy dwóch bramkarzy, którzy grają w jednej drużynie klubowej. Falsad. Tak. Falsad mhm. I, i też konkurują ze sobą w, w reprezentacji. Ponieważ mamy Barszama, ale mamy też Alsheba, który pobijał rekordy na Pucharze Azji. Tam z tego, co pamiętam, to w siedmiu meczach on puścił tylko jedną bramkę, ale i dopiero w finale, więc w pierwszych sześciu spotkaniach nie puścił żadnego, żadnej bramki. Co prawda to był taki trochę kazus Jerzego Dudka kiedyś w Liverpoolu, czyli że no, praktycznie oddawano 4-5 strzałów na mecz, więc on tam mm -hmm. zbytnio nie miał co bronić. Barszam to jest właśnie typ takiego bramkarza, który był w, mocno w ogniu, ale o nim może porozmawiamy później, jak będzie ten temat... Dokładnie młodego talentu. Tutaj mamy właśnie taki fajny wyczyn Feliksa Sancheza który no, jak dla mnie jest takim Kasparowem taktyki i to niejednokrotnie podkreślałem, ponieważ to ustawienie, tutaj mamy 5-3-2, ono może wyglądać też jako 5-3-1, ponieważ Afif tak naprawdę nie gra jako drugi napastnik, tylko jako taki podwieszony zawodnik, wolny elektron, mnóstwo ruchu tu w tej przedniej linii. Afif i Ali, na nich polega jakby cały atak się opiera, wygląda to może skromnie, ale tam z mnóstwo ruchu w przedniej linii. Dość powiedzieć, że na ostatnim pucharze narodów arabskich to była drużyna, która była najlepsza, jeżeli chodzi o te podania bezpośrednie, czyli te otwierające podania, które <laughs> penetrowały całą obronę. I Katar to jest taki tro trochę defensywny żółw, bo z, z 5-3-2 oni płynnie potrafią się przekwalifikować na 3-5-2 lub na 4-3-3. Ta właśnie multipozycyjność tych zawodników, choćby Rorą potrafi grać na środku obrony, potrafi grać na, też na, na, na skrzydle. To samo z, z Ahmedem na lewej stronie. Hasan to jest zawodnik, który potrafi grać zarówno na środku obrony, jak na lewym defensywnym pomocniku lub też w środku pomocy. Więc tutaj mamy o tyle fajną ciekawostkę, że Sanchez, co powiemy przy kategorii trener, no, 16 lat prowadzi tych chłopaków, Większo, większość tych chłopaków, od Trumpkarza po dzień dzisiejszy. Więc on miał czas od najmniejszego kajtka wpajać swoją filozofię i, i, i było to wszystko z zamiarem właśnie na, 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 na wielkie tur, turnieje. Kluczem tutaj też jest Cookie, to jest zawodnik, to jest sweeper, to jest coś w rodzaju Rafa Marqueza, kiedyś w Meksyku. Będziesz najlepiej kojarzył, jak Marquez funkcjonował w Meksyku, czyli jako ten libero potrafił grać na całej przestrzeni, na, na, na całej powierzchni boiska. I ktoś, kto nie analizuje gry Kataru, może być zaskoczony, jak Kuki w pewnym momencie wyskoczy do jakiejś główki w, w polu karnym. Madipo też jest klucz, kluczowym zawodnikiem, to jest defensywny pomocnik. To jest taki golon katarski, on był kluczowy w pucharze Azji ze względu na to, że on asekurował praktycznie wszystkie e, strefy wolne na boisku. E, to jest mocno kluczowe ze względu na to, że, że mamy tych dwóch wahadłowych, którzy przeogromne przestrzenie pokonują e, w tym ustawieniu, to za, zarówno Hatim, Madipo, jak Al-Haydos mhm. muszą asekurować e, wszystko, co się tam będzie działo. Adam, to, co rzuca się też w oczy w reprezentacji Kataru, to to, że aż pięciu zawodników ma powyżej 100 występów w kadrze, z czego Al-Hajdos ma ich 169. No, ale bardzo, fenomen, bardzo to fenomen. Bardzo doświadczeni to jest... zawodnicy. A on jest taki stary, bo ma 31 lat, więc doświadczenie tych piłkarzy w grze w kadrze może być rzeczywiście atutem tak. Kataru. 31 lat, to gdzie to nabił tyle. Ale on jest zameldowany praktycznie w Związku Piłki Nożnej Kataru. <laughs> Nie wychodzi tam. <stamtąd. śmiech> Nie wychodzi stamtąd. Ja pamiętam. Gra... Grasome, Dla mnie to. Owszem tam gwiazdy to Afify. No też duet AA, no dobrze się w Polsce zbytnio nie kojarzy, ale AFIF, Ali. No to jest fenomenalny duet. Ale no. FIFA się już dobrze kojarzy. E, tak, no ale FIFA może już mniej. E, zostawiamy te tematy, przechodzimy do Senegalu. Prezentacja <grym> e, <grym> Senegalu. Największym problemem jej było i chyba jest cały czas zdrowie Sadio Mané, ostatecznie powołanego na ten mundial. I pytanie teraz numer jeden, które się pojawia przy tej kadrze. Czy Sadio Mané jest do gry do wyjściowego składu? E, na obecną chwilę nie, natomiast chciałem zacząć od czegoś innego. Mateusz mówił, że tutaj w Holandii na nastroje są bardzo stonowane, jeśli chodzi o oczekiwania na mundial. Oczywiście w Afryce jest zupełnie inaczej. Mm -hmm. tam już Między innymi stadion ETO wróżył Senegalczykom dojście do, dojście do finału, natomiast no, sytuacja diametralnie zmieniła się po ostatniej kolejce Bundesligi, kiedy mm -hmm. to stadion Manetek. jak widzimy, no, niestety z urazem musiał zejść z boiska. no i prognozy nie są zbytnie optymistyczne. Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, Mane jest takim zawodnikiem, który po prostu nigdy nie odpuszcza. Tutaj nie wiem, czy śledziliście. Pułar Narodów Afryki, tam było takie spotkanie jednej ósmej finału, kiedy Mane zderzył się z bramkarzem, wylądowali oboje w szpitalu, natomiast Mane powiedział, że obojętnie co by się stało, on musi zagrać w meczu ćwierćfinałowym, bierze na siebie wszystkie skutki tej decyzji, te konsekwencje i no wiadomo, jak to się później skończyło dla reprezentacji Senegalu. Mhm. Senegal bez Sadio Mané moim zdaniem to jest minus 60-70% wartości zespołu, a Senegalczyków problemy nie omijają, bo nie ma, nie ma Sadio Mané, nie ma była Sara z z Bayernu Monachium i ta obrona, jeśli chodzi o Senegal, też będzie zestawiona bardzo, bardzo eksperymentalnie. Zresztą też... No zobaczmy, zobaczmy, jak wygląda ta awizowana przez ciebie jedenastka reprezentacji Senegalu. Szukamy Stadio Mane. No jest w wyjściowym składzie. Tak, natomiast nie powiedzieliśmy, że to jest jedenastka na pierwsze spotkanie, prawda? Tak, okay. Więc zacznijmy od... To jest od... na finał, to o niej mówił. <laughs> to jest przynajmniej na, na, na wyjście z grupy już. Pozycja bramkarza tutaj, no można się dziwić, dlaczego Mendy, skoro w ostatnich meczach tych towarzyskich przed Mistrzostwami Świata, gdzie Senegal grał z Boliwią i z Iranem, e, bronił Dieng. E, Ale Lisse powiedział wprost, jeśli Mendy będzie zdrowy, jeśli Mendy będzie w formie, on jest numerem jeden w reprezentacji Senegalu, obojętnie co by się działo. E, do Kulibali, no, zawodnik, którego nie trzeba nikomu przedstawiać, Chelsea-London. Tutaj na lewej stronie właśnie Baloture, który ostatnio próbuje coraz więcej grać w barwach Hacy Milanu. Ostatnio nawet strzelił bramkę z Empoli środek pola. Pepe Sar, Pepe Gay i Indrisa Gej. Może, może dziwić, dlaczego Sar, skoro nie grał w Tottenhamie. Natomiast jest to zawodnik, który miał, ma pewne miejsce u Aliosisa jeśli chodzi o występy w reprezentacji Senegalu. To jest trochę tak jak z naszymi zawodnikami, którzy często nie grają w klubie, natomiast jeśli chodzi o reprezentację, to tutaj jest zupełnie inna inna bajka. No jeśli chodzi o, o atak, tutaj też to zestawienie 4-3-3, no powiedzmy sobie szczerze, Senegal to nie jest Zespół, który jest tworzony do gry defensywnej. Zresztą i Alios i, Cisse, i Senegalczycy na pewno nie wybaczyliby takiej postawy tutaj swojej reprezentacji. Mamy Smilę Sara, który jest w Watfordzie teraz, całkiem śmiało sobie tam radzi. Sześć bramek już w tym sezonie. Stadio Mane, no wiadomo, na pierwszych spotkaniach go nie będzie pytanie, kto w jego miejsce. Może Bamba Dieng, tutaj może Dediu opcji jest sporo zresztą, a Lucysa chyba coś przewidział, bo w tych meczach sparingowych naprawdę bardzo, bardzo eksperymentował tam ze składem, tam Senegal wychodził w różnym ustawieniu, tutaj w tym drugim spotkaniu faktycznie wyszli 4-3, <coughs> na przykład natomiast jeśli chodzi o mecz z Boliwią, wyszli 4-5-1, mm -hmm. tak więc wiadomo, że tutaj też, no myślę, że tam to pierwsze spotkanie tak, z reprezentacją Holandii, no oni nie wyjdą 4-3, a Senegalczycy to jest zespół, który bardzo dobrze rozpoczyna turnieje, bo dwa razy wystąpili na Mistrzostwach Świata i dwa razy pierwsze spotkania wygrywali. W 2000... 2002 to to nawet tak z grubej rury zaczęli. No w 2018 też dobrze pamiętamy ten mecz. Już ja nie pamiętam, tak... ja wyparłem. Może już niekoniecznie tak dobrze, tak więc no zobaczymy. Oczekiwania są ogromne, a wiadomo, jak wszystko zawsze zweryfikuje boisko. To prawda, tak to wygląda. Czyli Sadio Mané, na który mecz najwcześniej? Yy, Plotki według Kląs szamanów, bo wiem, że tam oni. Według decydują. szamanów tak, yy, na meczu już yy, fazy grupowej. Grupowej już? E, Puarowej, przepraszam. Okej, okay, czyli pierwsze trzy mecze prawdopodobnie bez e, mane. Pytanie, czy będą w ogóle kolejne dla reprezentacji Senegalu. E, teraz porozmawiamy sobie o równie ważnych, co piłkarzach, osobach w kadrach, a więc o selekcjonerach poszczególnych kadr. Argentyńskich szkoleniowców na mundialu, o ile się nie mylę, mamy trzech. Jednym z nich jest właśnie selekcjoner reprezentacji Ekwadoru. I to jest mało, bo zwykle jest więcej. Czterech, pięciu, było i sześciu. Argentyna to jest jeden z największych na świecie eksporterów, trenerów. Albo tam zawodnik kończy karierę, od razu się bierze za trenerkę, tam się nie, nie brudzą w UEFA Pro, tylko jadą od razu z oksem. Simaone przypomnę, że w jednej kolejce zakończył karierę, a w drugiej, a w następnej był trenerem racingu. Płynne przejście. Tak, więc, więc tam się w formalności nie bawią. Gustavo Alfaro też piłkarzem był, ma lat 60. To nie jest w ogóle pierwszy Argentyńczyk, go już piąty, jeśli dobrze liczę w historii. Było też kilku Brazylijczyków, trzech Urugwajczyków itd., itd., więc normalne jest to, że pracują obcokrajowcy, bo Ekwador nie ma żadnych wielkich tradycji futbolowych. Alfaro ja najlepiej znam z czasów, kiedy komentowałem Puchary Południowoamerykańskie i on pracował w Arsenalu Sarandi, to jest jak to z Argentyną bywa, musi być zawsze jakiś przekręt, ponieważ... Ja oczywiście wielbię Diego Maradona, ale wszyscy kochamy Maradona. Wiemy też, że to był stary przekręciarz. No mhm. i no wywodzi się z takiej tradycji piłkarskiej. Wiem, że teraz wszyscy kibice Argentyny powiedzą, że ja to świnia jestem, bo kibicuję Brazylii, więc jak mówię o Argentynie, to zawsze podle. Natomiast no, sorry kochani. Jak Arsenal Sarandi obchodził rocznicę powstania, a to jest klub założony przez... Don Julio Grondone, który był takim no, szefem, tak naprawdę głównym mafiozą konmebolowskiego futbolu. On rządził tam po prostu i dzielił. Znaczy, on był wiceprezydentem, a wszyscy wiedzieli rządem. Rządził, był wiceprezydentem FIFA, i, ale prezesem AFY federacji przez 33 lata. Wyobraźcie sobie, to dygresja jeszcze do Argentyny hmm. wrócę. No nie było mi w ostatnim programie, to muszę coś powiedzieć. Jak on umarł i były wybory następcy, to było 75 głosujących. Kamery, przeszklona urna, ale głosów było 76. Także spuścizna po nim po prostu była niesamowita i tak wygląda ten argentyński futbol. No i Alfaro, wracając do niego, bo on ma jednak związek z tym Grondonem, jak drużyna założona przez braci Grondonów obchodziła półwiecze, to tak się złożyło, że wygrała sobie kopa Sudamericana, czy czyli odpowiedniej ligi Europy. I już nigdy potem nie zaistniała w żadnych pucharach. Po prostu raz, pał, strzelił. No i Gustavo Alforo niestety mi się zawsze będzie kojarzyć z tym sukcesem spektakularnym, ale miał na przykład Papu Gomeza wtedy w drużynie. W Ekwadorze jak się pojawił, to Ekwador miał za sobą beznadziejną Copa Ameryki 2019. Grał naprawdę piach niewiarygodny. Po prostu to, no, no oglądało się to, jakby człowiek miał gruz w zębach. I nie do, po mundialu 2018 tam te, krótkie były sekwencje kolejnych trenerów, i on też beznadziejnie zaczął mundial 2000, znaczy Copa America 2021. Tylko że on jednak już zaczął brać spośród tej całej grupy młodych zawodników, którzy furorę zrobili w U20, wygrali mistrzostwo Ameryki Południowej, i on sobie doszedł do wniosku, że warto jednak tą całą ekipę. Od młodzi, stąd mamy bardzo wielu młodych y, zawodników. To jest pierwsza sprawa, i to jest pierwsza zaleta, bo, bo, bo ekwadorskich ekwadorski zawodników mamy teraz więcej w Europie. W w znaczy, drugą możesz zmieścić. Natomiast druga sprawa jest taka, że on wziął się faktycznie za poprawianie tej gry defensywnej. No, słuchajcie, z drużyny, która w Copa Ameryka była moim zdaniem pośmiewiskiem, jeśli chodzi o Straty Goli, to po prostu no, brakowało tylko Janusza Jojki, żeby sobie wrzucał piłkę do, do, do własnej siatki, no, 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 już tylko takich akcji mi tam brakowało. Ostatnio pięć z rzędu meczów bez Straty Gola, więc to jest jakaś niesamowita historia. Bo, bo jeśli sobie wspomnę, że rok temu, no po prostu to była kompromitacja, goniła kompromitację, Brakowało jeszcze tego typa, co tam ostatnio u nas dośrodkował rywalowi, no to, no to teraz jest, to, ja przecieram oczy ze zmian, a to jest, jest też inna rzecz i to jest dla wszystkich tych tutaj rywalizujących. Z niej oni goli nie strzelają. Mhm. Bo to jest jeszcze jajo. Oni mają tam średnio poniżej gola na mecz, więc ostatnio Maciej Chorążyk do mnie pisał, czy to jest czarny koń turnieły, ale to czarny koń, to gole zwykle strzelają. A ogół? Bida troszkę, więc chyba nie bardzo. Czy reprezentacja Kataru i Felix Sanchez, który ją prowadzi, to jest reprezentacja, która będzie strzelać gole w takim razie? Jak wygląda taktyka pod tym selekcjonerem? O taktyce to już może mówiliśmy. Tak jak mówię, taktyka będzie elastyczna w stosunku do, do, do rywali. Felix Sanchez, no, żaden inny trener na wstawce na Mundialu nie miał takiego komfortu pracy, jak mówiłem, 16 lat w Katarze. Ponad ponad 10 już z tymi chłopakami. Bo on zaczynał w ogóle w, w Aspire Spire Academy. Akademii, no znaczy wcześniej oczywiście tam w Barcelonie, no bo to zawsze można sobie w CV wpisać, że tam pracował z młodzieżą barcelońską, ale no, przede wszystkim właśnie Aspire Academy, no, choćby Afifa i Aliego, te dwie gwiazdy no to on prowadził od wieku bodajże 12-13 lat po dzień dzisiejszy. I no, no, San sanchez też prowadzi też. Taku, no, to już każdy tu widzi, tak, tak zwaną taktykę fasadową. To jest to samo co z Arabią Saudyjską, czyli mecze towarzyskie grane na wyprostowanych nogach. On sobie robi tam poligon doświadczalny, niech sobie tam scouti skau z całego świata oglądają, śmieją się z tego Kataru. To jest drużyna typowo turniejowa. No, dość powiedzieć, że przygotując się pod po ten mundial, mm, pierwszy turniej, ja sam byłem pierwszy, pierwszą osobą, która mówiła, że no, Katar nie osiągnie żadnego sukcesu na pucharze Azji. Yy, no, żana tam jakaś ośmiorniczka, i czy inne te zwierzaki nie wylusowały Kataru jako zwycięzca Pucharu Azji. Jedynie to Szawi chyba z Kurtuazji powiedział, że Katar wygra Pucharazji. i oczywiście został już tam bohaterem narodowym, już mu pomniki budują i po dzisiejszy Szawi wszędzie je za darmo, bo jako jedyna osoba na świecie powiedziała, wskazał, że... Tak, że wskazał, że Katar wygra Puchar Azji. Wszystkie rekordy pobite, jeżeli chodzi o czyste konta, jeżeli chodzi o zdobyte bramki, Ali rekord pod względem strzelonych bramek, dziewięć bramek, a Fif pod względem asyst, bodajże 10 asys i 25 wykrywanych szans, fenomen, ale to się nie bierze z tych umiejętności indywidualnych tych fajnych zawodników, bo oni świetnie funkcjonują jako indywidualnie zawodniczy, ale też jako monolit, ale monolit, który jest zbudowany właśnie przez Sancheza. Kolejny turniej Gold Cup, no to wiesz, że doszli do półfinału. Mhm. Był też Puchar Narodów Arabskich, trzecie miejsce na swoim turnieju Copa America. Owszem, oni tam nie wyszli może z grupy, ale naprawdę nawiązali walkę z tymi takimi mocarzami e, piłki no, z Argentyną, z, z Kolumbią, z Paragwajem. Było e, fenomenalne widowisko, fajnie się ten mecz oglądało, 2-2, e, więc pokazali, że potrafią grać, no i też pokazali właśnie, że są tą drużyną turniejową. Mhm. Sanchez, e, tak jak mówię, to jest kasparow taktyki, to jest człowiek, który nie tylko świetnie układa tą drużynę pod, indywidualnie pod każdy zespół, ale który prowadzi Katar też niczym drużynę klubową. Bo trzeba pamiętać o tym, że 90% klubów jest albo w Doha, albo w okolicy, jeżeli chodzi o ligę katarską. Zabronione zawodnikom wyjeżdżać poza, poza granicę Kataru przez ostatnie parę lat. I po nawet nieudanych meczach ligowych, czy azjatyckiej ligi mistrzów, Sanchez sobie brał tych zawodników po prostu tam do Aspire Academy. Chłopie, jak ty grałeś? choć tu, Wszystkich miał na miejscu, dosłownie. Wszystkich miał praktycznie na miejscu, no najdalej to tam nie wiem. Jak Amerykanie budowali sobie siatkówkę w ten sam sposób? Dokładnie, dokładnie to jest to. Tak to. budowali, aż wybudowali. Ja Katarczycy właśnie. na razie robią kroczek po kroczku, żeby też sobie wybudować ciekawą reprezentację. Przypomnijmy tylko wszyscy oczywiście powołani są z ligi katarskiej. Luis van Hall, Luis van Hull, największa postać ewidentnie, jeżeli chodzi o tę grupę, jeżeli chodzi o trenerów, 71-letni szkoleniowiec znany na całym świecie. No właśnie, czy to jest atut czy to jest czy to jest minus, że już tak wiekowy selekcjoner prowadzi kontrowersyjny też jakby nie patrzeć, selekcjoner prowadzi Holendrów. Tak. Ja mam bardzo ambiwalentny stosunek do trenerów holenderskich paradoksalnie. O tym się mówi, że to są wielcy specjaliści. Rzeczywiście są, ale te ich soft skille są na naprawdę często dramatycznym poziomie. Tutaj w szczególności, no tak wiem, z pierwszej ręki tak od mm -hmm. zawodników. Dużo jest, bardzo dużo różnych historii. Też ostatnio Przemek nie opowiadał właśnie, jak w La Corunie był trener holenderski Clarence Sedrow, jeżeli dobrze sobie jeżeli dobrze przypominam. Znany skądinąd. Tak, skądinąd znany. Też taki... Na swoich mistrzach, czyli tych innych trenerach wielkich, nieomylnych. No i tak też była taka historia, że gdzieś tam chodził z jakimś, wziął sobie kogoś, kto kamerował i po prostu e, chodził za nim z kamerą. Jakby wszystko było nagrywane. Jego każdy krok jakby w klubie, a potem kamera była ten i się wypytywany no jak mi idzie, jak mi poszło. nie, Zawodników mhm. się tak pytał. Okay. E, jest dużo z takich dziwnych historii, często wynikających z takich. No właśnie, z takiego poczucia nieomylności, tak, że ma swoje metody i to są najlepsze metody. Tutaj też Dick Adwokat, z tego co wiem, też bardzo specyficzny trener. E, troszeczkę inna sytuacja z Gusem Hiddingiem na przykład. To jest taki trener, który ma no oczywiście taką empatię w sobie i tak dalej, ale to jest rzadkość wśród trenerów holenderskich. Natomiast z drugiej strony no, mają wielki, no, wielkie poważanie jeżeli chodzi o umiejętności takie stricte taktyczne. No, tutaj nie można zaprzeczyć, często potrafią dojrzeć tych zawodników, którzy im robią grę, którzy zmieniają, są takimi jakby game changerami. No i tutaj też Luis Van Hull, no, też przemeblował tę obronę, jak widać to był e, strzał w dziesiątkę. E, czy to jest plus, czy to jest minus? No, myślę, że to właśnie Van Hall jest w tym momencie no, tak jakby największą gwiazdą. A jeszcze jego. Mm, przysporzył sobie dużo sympatii, bo jakieś 8-7 miesięcy temu właśnie wyszła informacja, że ma raka prostaty i to nie jest choroba w jakiejś tam remisji i tak dalej. Aktualnie on z tym walczy. Powiedział to w takim najbardziej w takim pikło oglądalnościowym u takiego prezentera słynnego holenderskiego Humberto Tana. Właściwie no, cała Holandia to oglądała i to było takie. Teraz on ma oprócz tego, że jest, ma poważanie zrobił już dużo, to ma się to takie story za sobą, tak? Jeszcze przysporzył sobie wielu zwolenników, więc myślę, że to jest duży atut. A Też stwierdził, że żaden zawodnik o tym nie wiedział, tak? Nikt o tym nie wiedział. I on stwierdził, że po prostu nie chciał, żeby to wpłynęło na drużynę. Ale ja myślę, że po prostu to są tak ludzie stąpający wysoko, mający tak wysoko noże, po prostu myślę, że nie chciał, żeby to było poczytane jako słabość. Okay. Tak? Chciał to um, przekuć w jakiś atut. Tak, chciał to mocno tak. No to, to, to też jest taka ich mentalność holenderska, więc, mm -hmm. że oni nie mogą pokazać tego, co jest w środku, tylko to ma być takie, e, z zewnątrz wszystko dobrze wygląda. Mam takie pytanie, czy Holendrzy się w ogóle nie spodziewali tego, że jak będzie Van Hal i, i Mundial, to, to będzie jakaś, no nie powiem rewolucja, ale sporo ciekawych powołań, bo jak ja sobie przypomnę Van Gaala i reprezentację, Van Gaala i Barcelonę. Tam zawsze była jakaś rewolucja, tam zawsze był, był szoki, niedowierzanie, kto, kto nie pojedzie. On miał zawsze autorskie plany, czasami wypalały, czasami nie. Ale to jest taki trener który, tak jak mówisz, no, idzie po prostu jak przecinek. Ma swój pomysł i, i do widzenia. I co go to obchodzi, co sobie inni myślą. I przecież ile słynnych piłkarzy nie grał w reprezentacji Holandii za jego kadencji. Tak, dokładnie. No to jest właśnie ta, tak jak mówię, um, oni mają taką, takie coś aż czuję od nich, nie? To jest takie, ja się nie mylę, tak? że też chyba Robert Maskant, z tego co pamiętam, chłopaki w Wiśle Kraków mówili, że miał przypiętą nalepkę, że tylko trener ma rację i zawsze ma rację, tak? Na drzwiach, więc e, no to już dużo, dużo znaczy. To nie był wielki trener, tak? W, porówn w porównaniu do innych holenderskich trenerów, ale na pewno no mają oni sobie coś takiego i też lubią być postrzegani jako ludzie, którzy coś zmienili, tak? Że coś jest mhm. ich, że to jest mój projekt, mój pomysł i ja będę to forować. i się waliło, paliło, to i tak będę no też tutaj Ronald Kuman myślę, też jeden z takich Właśnie, tyg, e, tak tak. tych Przykładów a... się mnoży, można mnożyć rzeczywiście, jeżeli chodzi o tych holenderskich szkoły. Natomiast też taka duża trochę bym powiedział randomizacja, w sensie, że przychodzi trener i raz jest klapa, raz nie jest klapa. Myślę, że to nie do końca od tych trenerów tam nawet zależy, tak? tylko jeżeli zawodnicy jakby troszeczkę poczują ten zespół, nie będą takimi indywidualnościami, bo to też jest taki problem mentalnościowy, że oni tak bardzo mocno indywidualnie podchodzą do samych siebie, to, no to myślę, że tutaj jest główny klucz, że jeżeli każdy schowa to swoje ego i będzie grał dla drużyny, tak, nie pod siebie, tylko dla drużyny i i tutaj te kwestia tych właśnie. No wiadomo, są uniwersalni zawodnicy, bardzo dobrzy zawodnicy, którzy sobie radzą świetnie praktycznie w każdym aspekcie. Te szkółki wyprowadzają ich w taki sposób, że oni są gotowi. Praktycznie nie mają słabych stron, tak? Mhm. Mogą nie mieć wszystkich stron bardzo mocnych, ale nie mają słabych stron. Są tak wszechstronnie szkoleni. Więc. No. Więc stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o holenderskich szkoleniowców I posłuchamy o Senegalu, tak. dobra? Bo powiedziałeś ciekawą rzecz, że Oni tak raczej tłumią sobie te emocje Raczej nie dają po sobie poznać Akurat w Senegalu to jest zgoła inaczej Aliusise to jest człowiek bardzo e, eksplozywny Taki ekspansywny selekcjoner reprezentacji Senegalu Też chyba można powiedzieć, że to jest człowiek, który ma swój własny projekt Bo 2015 prowadzi tę kadrę e, I tak naprawdę nie miał większego doświadczenia trenerskiego e, Nie miał żadnego doświadczenia trenerskiego e, No właśnie, a od razu przejął kadrę I prowadzi ją już tyle lat Więc to jest też jego autorski Projekt. Jeśli chodzi o CISE, on fajnie przebył właśnie tą drogę, prawda? Najpierw jako zawodnik, później jako asystent trenera, później jako trener tej grupy U21, U23, aż do objęcia pozycji selekcjonera. Tak jak mówiłeś, Adam, w marcu 2015 roku. No i krok po kroku cementuje on ten zespół i można powiedzieć, że naprawdę z olbrzymimi sukcesami, tutaj no, daleko się nie sięgając historią, dokonał tego, na co cały czas Senegal czeka, czyli wygrał Puchar Narodów Afryki w lutym. Natomiast też to nie jest tak, że to był jeden, jeden wybryk. Tak? On też w 2019 roku, chociaż doszedł do finału Pucharu Narodów Afryki, podczas mundialu w 2018 roku wiadomo, Senegal nie wyszedł z grupy przez. Współczynnik fair play, ale o tym, powiemy, o tym powiemy później. Natomiast jeśli chodzi o Alucisa, jest to trener, który bardzo ofensywnie ustawia swój zespół. 4 czy -3, 3, tak grali podczas Pucharu Narodów Afryki, tak też grają w większości spotkań towarzyskich. no Poza tym meczem z, z Boliwią. Natomiast to, co mnie zastanawia i to, na ile faktycznie stać reprezentację Senegalu, ciężko stwierdzić, ponieważ ostatni mecz z reprezentacją ze Starego Kontynentu grali w 2018 roku z reprezentacją Polski na mundialu. Oni jest do tego czasu. To, mają dobre oni od tego czasu nie grali z zespołami z Europy. Tak więc myślę, że ten pierwsze spotkanie z Holandią, tak na dobrą sprawę, będzie takim y, papierkiem lakmusowym, na co stać ekipę SISE. On fajnie pokładał ten zespół. Mamy doświadczonych zawodników, takich jak Kulibali, takich jak Mendy. Mamy młodzież, czyli Pepe Matassar. Mamy Baloture, który też wchodzi do tej reprezentacji i zobaczymy, czy ta mieszanka wybuchowa po prostu wybuchnie w Katarze i Senegalczycy osiągną swój sukces. Mówili, że jest to wybuchowy Trener natomiast on strasznie tonuje na strojach przed Mistrzostwami Świata i to już było przed tym, zanim okazało się, że sytuacja w stadionie wygląda tak, jak wygląda. sis wprost mówi, że tylko i wyłącznie liczy się każdy najbliższy mecz. Czy oczywiście wyjście z grupy jest obowiązkiem reprezentacji Senegalu, a później już naprawdę ten zespół stać na bardzo, bardzo dużo. Zobaczymy, jak na wiele stać wszystkie te reprezentacje, jeżeli chodzi o młodych zawodników, bo teraz porozmawiamy sobie o tych największych nadziejach na Mundial w każdej z tych kadr. Bartek, już nam zajawiłeś, że Gonzalo Plata to jest twój faworyt i o nim chcielibyśmy dwa słowa usłyszeć. Tak, zastanawiam się, czy nie powiedzieć o Inkapie, ale o Inkapie wszyscy wiedzą, w związku z tym pomyślałem, że będę zrobić coś na przekór i powiem o piłkarzu, którego ja po prostu lubię najbardziej i to będzie mój wybór, a, a nie tak zwanych ekspertów, dlatego, że Mamy czasem z latynoamerykańskimi zawodnikami tak, że oglądam ich występy w Ameryce Południowej, facet lewą nogą zawiązuje buty i tak dalej, i tak dalej. potem przychodzi do Europy, robią z niego defensywnego pomocnika. Wraca po dwóch latach, wszyscy mówią: O Jezu, a koleś w ogóle grać nie umie. Po jak go znowu oglądam w Copa Libertadores, facet znowu miesza. Tak jest na przykład teraz z Jersonem, który miał fenomenalny ubiegły sezon w Marsylii. Zmienił się trener, Tudor go przesunął, no i facet w ogóle nie gra. Tak, i teraz jest wściekły, nie dostał powołania na, na Mundial, domaga się powrotu do, do, do Brazylii. To jest gracz kreatywny, który z, pił który z piłką przynajmniej czuje się fenomenalnie. I to samo jest moim zdaniem z piłkarzem, który się nazywa Plata. Sporting z Lizbony ściągnął sobie go na skrzydło. A jak y, słyszymy Sporting z Lizbony i skrzydło, to po prostu to jest tak jak w Ajaxie skrzydłowy, to od razu wiadomo, że to jest światowa marka. Od razu się włącza Nani, Ronaldo i ta cała banda fenomenalnych skrzydłowych. Po prostu ze Sportingu wychodzi skrzydłowy, wiadomo, że to będzie petarda. I Plata też był w sportingu na skrzydełku, tylko wylądował w lidzi. I to trochę mnie zawsze zdumiewało, że on wylądował w lidzi, ale nie uwzględniłem tego współczynnika, że przejął Waladolid Ronaldo. No i w związku z tym, oczywiście teraz inna, innymi oczyma patrzę na rozwój jego kariery. Natomiast tak: kapitalnie dribluje. Robi to, czego dzisiaj tak mało mamy w piłce reprezentacyjnej, czyli robi szał tu nawinie, tu się. E, on być może nawet nie będzie grał w wyjściowym składzie zawsze. Może trener go przez, wstawi z ławki rezerwowej, ale na podmęczonego rywala, jak on wchodzi, to on go po prostu zajeżdża, jak na rodeo. I to mi się podoba. Ja takich kowbojów po prostu lubię. Ten biedny obrońca z tym bykiem, on go dosiada i do widzenia zajeżdża. Coś rewelacyjnego. Ja takich piłkarzy uwielbiam. Brakuje mi już ich. I Gonzalo Plata przypomina mi takie stare latynoskie granie z czasów, jak byłem w wieku swojej córki i oglądałem piłkę południowoamerykańskie i tak wow, jak co oni są fenomenalnie techniczne, jak oni dryblują. Takich piłkarzy mi zawsze brakuje. Czy brakuje takich piłkarzy w reprezentacji Kataru? Czy jest ktoś taki z tych młodych wilczków, który nas może urzec? Z tego, co kolega powiedział, jeżeli chodzi o te dreamlingi, to wiadomo, Afifi i tak dalej, ale kogo innego tutaj <coughs> wybrałem. Chodzi tutaj o ma Marszala Barszama, bramkarza. No, chłopak, to w ogóle taka ciekawa historia, ponieważ jego brat jest mistrzem, czymś w rodzaju Jordana, jeżeli chodzi o, o skoki wzwyż, chodzi o tego samego Barszama, który był prowadzony przez polskiego trenera, bodajże pan Szczyrba, mhm. prowadził właśnie ich w Aspire Academy. I o co chodzi? Tutaj mieliśmy taką fenomenalną historię, że po prostu brat nie był w stanie nie wytrzymał konkurencji z, z, z własnym bratem, ponieważ no, wyniki no, wielokrotny mistrz olimpijski, no to chyba samo przez siebie mówi. No i stwierdził, że jednak w tej Aspire Akademii no, przeniesie swoją koszulkę do szatni piłkarskiej. I zostanie no niestety tym bramkarzem. No, no, już było za późno, żeby być świetnym fantazistą, więc będę golkiperem. On mierzy ledwo 1,78 180 różnie to podają. No to, nie jest to bramkarz, może niski, ale tak jak mówią, on trenował kupę laty, atletykę, więc ta skoczność, gibkość jest. Na... Ile ma wzrostu? Meter 80. No, niektórzy mówią, met 78 i tak dalej, no. ale jego się efektownie ogląda. Kolega bo musi po... daleko skoczyć, więc to fantastycznie wygląda. Ale to jest domena Mo... tych bramkarzy. Wiesz, bo ten dwumetrowy tak, się tak, położy tak, i on ten, tak jak w... pada. A ten ma od jak, razu interwencję tak, tak. na notę. Tak, i to Manuel Bento pamięty zawsze tak. fruwał. To ale... rewelacja. Stanisław Szczyrba, to sobie przypomniałem, tego tak. trenera, który prowadził mistrza olimpijskiego, ale choćby na Gold Cup, gdzie on tam wszedł właśnie, ja sam nie wiedziałem, o co chodzi z tym bramkarzem na Gold Cup. Grał tam Fenomenalnie. Później w Pucharze Narodów Arabskich wszedł na ostatni mecz, ten o trzecie miejsce, wybronił karne. Ale no, to jest coś, co rozkręca mecze. On nie jest pewnym bramkarzem, ale może kojarzysz Kanecho może, bramkarze. kojarzysz Kanecho, może kojarzysz Kaneho Pereza. E, jak po prostu cała widownia wstaje, kiedy on może niezbyt pewnymi interwencjami po prostu całą widownię pobudzał. E, no ale to wygląda mega efektownie, kiedy taki gościu szybuje nad, nad bramką. E, jeżeli chodzi o tych pewnych bramkarzy, no to jest właśnie jego konkurent, no ten sat, ale jemu brakowało właśnie tych efektownych takich mm -hmm. parat, i jakichś okay. rzeczy, które by podbiły jego akcje, mimo tego udanego Pucharu Azji, a drugą postacią to jest Mohamed Ouad, to jest chłopak, który którego ja pamiętam jeszcze jak jeździłem tutaj na mistrzostwo świata U-20, z tymi kadrami azjatyckimi, zrobił na mnie ogromne wrażenie, to jest zawodnik, on mierzy body, że 1,84 m, ale jak na defensywnego pomocnika to nie jest coś jak Sisoko, czy nie wiem, dawniej Wiera, ale naprawdę rywale od niego się odbijają, po prostu panowanie. Yy piłki w środku pola, to, to ten spokój, to dyktowanie tempa, to jest coś, co naprawdę zrobiło na mnie wrażenie, jak na chłopaka, który wtedy na Mistrzostwach Świata u 20 nie miał, 18-19 lat jakoś mhm. tak. Chłopak pod obserwację to na pewno nie jest pierwszoplanowy zawonik teraz Kataru, mhm. ale jeżeli ktokolwiek po Mundialu będzie się w ogóle interesował tą reprezentacją w przyszłości, to Ona trzeba zwrócić uwagi uwagi. uwagę na tego zawodnika, bo może to będzie w przyszłości też nabijacz tych meczów jak al hajdos mhm. za parę lat. A czy oni po mundialu będą już mogli wyjeżdżać za granicę? To jest jeden z tych problemów to później w kategorii problemy. No odpowiesz z... za, za chwilę. Na no, tak. pytanie. Przechodzimy to sobie do holendrów. Świetny temat. Przechodzimy sobie do Holendrów, bo tak, jest z jednej strony 39-letni bramkarz, a z drugiej jest taki gość jak Xavi Simons i ma 19 lat, 20 lat różnicy i wiem, że o tym zawodniku chcesz nam dwa słowa powiedzieć. Tak, to jest ciekawa postać szkolony właśnie w, szkół, w szkółce Barcelony. Później Paris Saint Germain też przeszedł przez te wszystkie szczeble drużyn juniorskich. Widać już po nim nawet jak się na niego patrzy, że to jest taki typowy, szybki, zwrotny zawodnik, gdzieś tam z bardzo dobrym operowaniem piłki, taki trochę tą rentę z dobrych czasów, myślę. Z też z większymi inklinacjami może defensywnymi, dużo schodzi po piłkę. Natomiast no to jest w jego przypadku taka sprawa, że stoi za nim to, że duża fama poszła w Holandii, że został powołany przez właśnie Luisa Hala i myślę, że on może zaskoczyć i pewnie dostanie szansę i to będzie takie, znowu pójdzie to na konto Luisa Hala, no. że tutaj wynalazł zawodnika, że wziął i ja bym przy pierwszej, jakimś takim małym potknięciu nawet, tak, zawodników ofensywnych, tutaj może kat po Bergweinam to myślę, że ten zawodnik, albo może nawet na skrzydle, on też, też ma inklinację do gry na skrzydłach. Um, to jest bardzo duża szansa, że on może zaistnieć, tak? To jest chłopak, który w ogóle nie zagrał jeszcze meczu w reprezentacji, nie tak, ma debiutu. Tak, tak. Cały czas czeka na debiut, może mieć go na Mistrzostwach świata. Tak, ale ma takie bombowe wejście do tej ligi holenderskiej właśnie. No myślę, że bardzo dużo nauczył się tam w tych szkółkach i klubach. Często jak zawodnicy holenderscy wyjeżdżają w wieku tam 12-13 lat, bo są jak na młodych zawodników, tak jak mówię, bardzo uniwersalni i z chęcią te wielkie szkółki biorą ich, to potem tak oni też lubią wrócić gdzieś tam po mimo paru latach, że coś jednak nie poszło. Tak, dokładnie. I to też właśnie nie do pogodzenia jest ta ich mentalność czasami, tak? I to jest, myślę, taki problem. No to Senegal. Senegalczycy też mają zawsze te reprezentacje z Afryki, mają ciekawych zawodników młodych aby rzeczywiście Młody. byli młodzi. Oby rzeczywiście, rzeczywiście w dowodzie się wszystko zgadzało. Jak jest w Senegalu? No właśnie zastanawiałem się, jak podejść do tego tematu pod tematem tych, tych młodych wilków, więc podszedłem bardzo, wilków bardzo młodych. Po Pepe, na początku Pepe Matarsar, tak? Zawodnik Tottenhamu, który w poprzednim sezonie jeszcze w barwach Metz spisował się bardzo dobrze w Ligę. No teraz niestety, teraz niestety zazwyczaj grzeje ławę w Tottenhamie. Natomiast jeśli chodzi o reprezentację, to jeden z podstawowych zawodników zawodników podczas Pucharu Narodów Afryki też pokazał, że potrafi grać w piłkę. Natomiast takim drugim też jeszcze, o którym chciałbym powiedzieć, który może swoje zrobić na tych mistrzostwach świata podczas nieobecności Mane, jest Bamba Dieng, zawodnik Olimpik Marseilla, który w zeszłym sezonie no, dosyć skutecznie wygrywał rywalizację z Arkiem o, o podstawową jedenastkę. W tym momencie no, niestety troszeczkę sobie chłopak sam skomplikował życie, bo miał iść na wypożyczenie do Lidzi, United odrzucił tą propozycję, później miała być Nicea, tam nie, nie przeszedł testów medycznych i ostatecznie grzeje ławę w Marsylii w tym momencie. Natomiast jeśli chodzi o reprezentację, też do swoje, dostaje swoje szanse. No jest to zawodnik, który na pewno potrafi grać w piłkę. Dobry strzał z dystansu, dobra lewa noga i to no wszystko zależy od Aliusy Czy po prostu da mu szansę, bo no powiedzmy sobie szczerze, tą lukę po stadion ANF w tych meczach grupowych ktoś będzie musiał, że tak powiem, no, sprawić, żeby nie była tak duża. Mhm. Powiedziałeś trochę o problemach, a tak się składa, że kolejnym segmentem, o którym sobie pogadamy, są problemy każdej z tych reprezentacji, bo każdy ma problem. Nie, jeden większy, drugi mniejszy. Sprawdzimy, jak to jest w grupie A. Bartek, co jest problemem w reprezentacji Ekwadoru? Myślę, że mimo tego, że tych pięć meczów bez straty gola e, gra w obronie dla Czego? Dlatego, że statystyka ładnie wygląda na tle przeciętnych, moim zdaniem, rywali, natomiast Ekwador ma strukturalny problem przy wyprowadzaniu piłki. Tam schodzi dosyć duża grupa zawodników do pomocy stoperowi, wytwarza się dosyć duża luka między napastnikami i aż się prosi, i piłkarze to robią, laga. I wszystkie zespoły, które potrafią przycisnąć Ekwador, presować wysoko, odnoszą skutek w postaci częstych błędów i, i, i strzelania goli. Holendrzy to mają, potrafią. Myślę, że na Holendrów Ekwador moim zdaniem, Holandia to jest dla nich za duży rozmiar buta. W takich meczach na przykład z Brazylią, gdzie Brazylijczycy są zespołem dominującym, nawet kiedy nie posiadają piłki, to widać szczególnie, że Ekwador nie bardzo wiedział co z tą piłką ma zrobić. Indywidualne umiejętności bardzo wysokie, na bardzo wysokim poziomie, natomiast brak, bym powiedział, elastyczności taktycznej i, i jednak takiej dojrzałości zawodników z wielu warunkowań pewnie wynikających. Liga ekwadorska słaba, może, może nastawienie bardziej na rozwój. Indywidualnych cech piłkarskich, a nie, a nie zespołowych, za tym stoi. Natomiast trener, nie wiem, czy jest niedostatecznie długo, żeby jeszcze to wyrównać. Mundial pewnie pokaże, być może się będę mylił. Natomiast obserwacja meczów w Ekwadoru, to jest przede wszystkim problem z tym, że Ekwador ma taki strukturalny, fundamentalny problem z tym, jak wyjść spod presji. To znaczy, myślę, że będziemy świadkami wielu akcji takich gdzie na przykład po rzucie rożnym Ekwador zostanie przyblokowany w okolicy pola karnego i tam będzie kłopot z wyjściem. Na przykład po ostrzale bramki chłopaki się podpalą i będzie laga, więc drużyna cierpliwa zbiera to, wrzuca z powrotem i tam się zaczynają problemy. Ekwador na przykład często gole traci, wiecie w jakich okolicznościach strzelili gola i za dwie minuty dostali gola. Także to jest... To jest taki moim zdaniem strukturalny problem, który dojrzałe zespoły ułożone na zaawansowanym poziomie taktycznym obnażą go w sposób straszliwy. Tak, jak mówimy o zaawansowanych zespołach, to najpierw Holandia, jeżeli pozwolicie, no bo to jest taki zespół w tej grupie jest zdecydowanie najbardziej zaawansowany na papierze, cały czas to podkreślamy. Jakie problemy mają Holendrzy? pierwsze, co się rzuca w oczy, to no, taka niestabilna ofensywa, tak? No mimo wszystko, tak jak mówię, Holendrzy zdobywali medale bardzo często takimi zawodnikami mocno ofensywnymi, najlepszymi na swoich pozycjach na świecie. A tutaj jest troszeczkę problem, bo jest ten Depay, na Depaya wszyscy liczą i tak naprawdę nie widać nikogo, kto mógłby chociażby gdzieś tam go zastąpić, jeżeli coś się stanie Depayowi albo nie gra w klubie, czy gdzieś tam mu się przedłuży kontuzja. No i jest wielki problem, jest naprawdę wielki problem. Zawodnicy ofensywni zazwyczaj albo mają jeszcze nieduże doświadczenie, albo mają doświadczenia, to są tacy typowi na wrzutkę, tu zgranie, przytrzymanie gdzieś z przodu piłki. No i druga sprawa. Myślę, że tutaj te soft skille, tak? No ta, ta ich mentalność, ja zawsze będę oponentem do tego, jak oni działają, jak oni. Ta ich mentalność jest taka bardzo przeszkadzająca gdzieś tam, myślę. I jeżeli, będą, jeżeli uda im się poskromić, tak, te swoje ego, będą jako ten jeden team, no to naprawdę Holandia to mogą tutaj pograć o medal. Albo mogą skończyć na jednej ósmej, tak, bo grupę no, chyba muszą przejść jak nie z pierwszego, to z drugiego miejsca. Tym bardziej, że zespoły z tej grupy no nie grają chyba tak bardzo twardo, czego Holendrzy nie, nie lubią, kiedy ktoś ich tak gdzieś tam przypresuje mocno i będzie ich trzymał. Więc no, jednak głównym zagrożeniem jest tutaj, myślę, właśnie to ich ego. Takie, mm -hmm. Tak, To myślę. To, to jest rzecz dla trenera, żeby to ogarnąć. Zobaczmy. trener też. Trener też tak. Jego ego nie przeszkodzi. Tak, jego ego też jest duże i myślę, że tu. Eee, no właśnie, pytanie jaka będzie między nimi współpraca. Mhm. Jest szansa, że to trener właśnie będzie tu dużym atutem. E Katarczycy są tak zgrani, tak się doskonale znają, i trener zna ich, że tutaj akurat tego problemu nie powinno być, że tam raczej żadne ego nie wystrzeli, bo wszyscy wiedzą, na czym polega zespołowość tego, no, tej reprezentacji. No właśnie, jeden z problemów, jaki ja wskazałem, to jest właśnie kazus Jurgena Klopa. Mhm. Czyli y, za długo jesteśmy z jednym te, te, trenerem, bo każda drużyna ma jakiś tam swój y, cykl. No i tutaj ten cykl, według mnie, już został mocno wyczerpany, bo jeżeli ty przez 16 lat słyszysz tej samej y, tego, tego, mot tego motivation, speech tej mowy w, w szatni praktycznie gramy te same szablony e, no to już ci się troszeczkę flaki wywracają i ciężko ten ogień który, który był wzniesiony przed Pucharem Azji, przed Gold Cup przed innymi turniejami żeby ci zawodnicy grali na takiej samej motywacji, jak kiedy zaczynali swoją współpracę z Felixem Sanchezem. Te turnieje pierwsze, tam U20, U23, U17, gdzie oni tam odnosili ogromne sukcesy to są cały czas ci sami zawodnicy i tak jak mówię, tym ogniem, który miał się miał płonąć w, w, w tych zawodnikach, to miały być te transfery do klubów zagranicznych po udanym Pucharze Azji. Jeżeli na ciebie nikt funta kłaków nie stawia, ty wygrywasz w turniej, pobijając wszelkie rekordy, to dla ciebie kolejną nagrodą nie jest kolejna, kolejna premia w postaci nie wiem, szóstego Lamborghini czy Porsche, bo zawodnicy z Kataru świetnie zarabiają, tylko możliwość konkurowania w Europie ze swoimi idolami. A Fif, no na przykład Falsat, no już osiągnął wszystko, co można osiągnąć w klubowej piłce w Azji. No, no okej, okay, nie, nie zdobył Azjatyckiej Ligi Mistrzów, ale tam będzie ciężko z tym. I tutaj, jeżeli Federacja Katarska nie da na końcu tego kija jakieś marchewki, to boję się, czy to będzie ta sama drużyna, która grała na poprzednich turniejach. Mimo, że to jest ich Mundial, mimo, że powinno się grać dla chwały Kataru, etc., tylko co jest na końcu tej mojej drogi? Bo to, tak jak mówiliśmy, mamy 12 zawodników, którzy mają powyżej 50 meczów w kadrze, 5, mhm. którzy mają powyżej 100. Mhm. I no, ty nie jesteś już tak powiem, na, tyle, na tyle tempy, że nie zrozumiesz tego, że ty tego turnieju raczej nie wygrasz. Okej, okay, powalczymy o wyjście z grupy, no ale co ja za to dostanę? Co? Mhm. Kolejny penthouse No, no ale właśnie jest opcja na to, żeby później ci Katarczycy mogli wyjeżdżać do krajów. Nie europejskich, jest to powiedziane, jeżeli ale za to za to było powiedziane niejednokrotnie choćby Almezali po jednym meczu ligowym jakoś mocno rozgoryczony powiedział właśnie do mediów, że no on żąda transferu, mhm. ponieważ według niego kolejnym krokiem, który by podbudował tu drużynę, to jest to, żeby on mógł już konkurować z europejskimi obrońcami. Kolejną rzecz, tylko chciałbym jeszcze skończyć, to jest temat właśnie Ekwadoru, ponieważ mocno jest analizowany Ekwador, no i tutaj parę kluczowych rzeczy może przyczynić się do porażki Kataru, z tego względu, że oni nie mają zbytnio rosłych obrońców, mm -hmm. bo Felix Sanchez stawia na taki futbol totalny, tak jak mówiłem, ta multipozycyjność tam jest ważna, więc mamy dużo obrońców takich typowo właśnie ala latynoskich, 1,78 m, 1,80 m, świetne prowadzenie piłki, stałe fragmenty gry, ale Ekwador to jest najlepsza drużyna z Ameryki w czasie kwa kwalifikacji, jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry. Tak, Oni tak. wykonali 70 stałych fragmentów gry podczas tych swoich meczów kwalifikacyjnych, Strzelili z tego, z tego co pamiętam, pięć bramek, najwięcej ze wszystkich tych drużyn, mhm. e więc tu może być duży problem, plus do tego powstrzymanie estupiniona, tak, z, na lewej stronie. Mhm. Chłopaka z Ligi Angielskiej też wykonał najwięcej dośrodkowań z, ze wszystkich bocznych obrońców w czasie eliminacji. No to to może A biorąc pod uwagę, jak skrzydła w Katarze daleko latają no to tutaj może być problem z asekuracją. Może no. być wolna przestrzeń w tych sektorach. Senegal ma jeden problem zdrowie Sadio Mane, chyba, że jeszcze coś innego się przytrafi. No nie tylko jeden właśnie niestety, bo tych problemów sobie tutaj troszeczkę wypisałem. Podstawowa kwestia to jest też problemy w defensywie, tak? No nie ma Sara w jego miejsce Baloture, no zobaczymy jak on tutaj będzie się spisywał. Ta linia obrony Senegalczyków też była ustawiona w różny sposób podczas tych meczów sparingowych. Natomiast tak jak powiedziałeś Adam, to w żaden sposób tutaj nie jest w stanie równać się z tym, co dzieje się w z Stadio Mane, że tak powiem, świat kibiców Senegalu zawalił się po tym, kiedy okazało się, że Mane nie będzie gotowy na te, na te mecze grupowe. Natomiast żeby tutaj nie mówić o tych kontuzjach, chciałem tutaj poruszyć inny wątek, bardzo ciekawy. Kalido Koulibaly ostatnio podczas wywiadu dla BBC powiedział, że afrykańskim reprezentacjom brakuje poczucia własnej wartości i świadomości, że naprawdę mogą wygrać mistrzostwa świata. Jeśli takie rzeczy mówi zawodnik Chelsea, zawodnik, który przez wiele sezonów grał w Napoli, który był jednym z podstawowych zawodników w Serii A, no to tutaj chyba nie tylko problemy z kontuzjami, ale też widać górę prze problemy mentalne, jeśli chodzi o reprezentację Senegalu, bo nie zdziwiłyby mnie takie słowa, gdyby tak powiedział, nie wiem, z Pepe Matasar, który na przykład nie gra w Tottenhamie, ale taki zawodnik jak Kulibali, który teraz właśnie powinien być takim duchem tej drużyny. No myślę, że tutaj Senegalczycy powinni w jakiegoś psychologa sportowego zainwestować, no bo tutaj naprawdę słysząc takie rzeczy przed Mundialem, no nie napawa to za bardzo optymizmem, jeśli tutaj wiadomo na boisku jest kiepsko, a jeszcze w głowach. Nie Niepokładane do końca. Senegalczycy jednak cały czas zespół bardzo groźny nie można go lekceważyć. Pewne reprezentacje się o tym przekonywały. Teraz będzie trochę o historii, Mundialowe. Historie będą tutaj opowiadane o każdej z tych reprezentacji. Bartek, już powiedziałeś raz w tym studiu, że Ekwador to raczej to nie jest taka reprezentacja numer jeden, jak się myśli o piłce nożnej w Ameryce Południowej, ale no były osoby z Europy, jedna zwłaszcza, która dała takie podwaliny temu, że tak. Ekwador liczył się także w Ameryce Południowej. Tak, pan nazywał się Juan Wright i jak to zwykle w przypadku Ameryki Południowej było, pojechał do Anglii, wrócił z Anglii i powiedział, że jest coś takiego jak futbol, bo przez długi czas w Ameryce Południowej używało się terminologii... Angielski, tak jak u nas przy okazji futbolu amerykańskiego. Nie używamy dalej, nie spolszczamy, tylko tak ładnie brzmi jak używamy quarterback i tam running back i tak dalej i tak dalej. bardziej po amerykańsku, tym lepiej. I przez długie czasy w całej Ameryce Południowej, nawet w gazetach, jak gazety archiwalne sobie jakieś tam latynoskie znajdziecie, to, to używa się terminologii penalty i tak dalej i tak dalej. I z Ekwadorem było bardzo podobnie. Ten pan Wright przywiózł ten, ten futbol i teraz... Dwa zawsze są ośrodki, gdzie się ten futbol zaczyna. Czyli tam, gdzie jest port, no bo muszą ci Anglicy gdzieś tam przyjechać albo ci tam obcokrajowcy. No i linia kolejowa idzie od tego portu zwykle, zwykle do stolicy. I ten futbol w, w Ekwadorze, słuchajcie, bardzo zabawnie 1899, to, to tak są jak, początki, jak Juventus i, i Barcelona. Ale pierwszy jakiś tam... Tak, Ekwadorczycy tak bardzo chcą sobie tą historię podkręcić Że pierwszy jakiś tam mecz z dwóch drużyn Które się udało tam sklecić w jakiś, na jakiś uniwersytecie Twierdzili, że to były w ogóle ich pierwsze mistrzostwa Czyli jeden mecz, dwie drużyny I to już było mistrzostwo No oczywiście tam im FIFA tego nie uznaje Bo to żarty jednak są Ale wyobraźcie sobie, że w 1905 meczu Grały właśnie te drużyny w miejscowości Guayaquil Bo my wprawdzie kojarzymy Ekwador z wysokościami ale Centrum Gospodarcze Ekwador to nie jest Kito na wysokości 3000 metrów, tylko Guayaquil, port. No a port zwykle nie jest w górze, tylko jest w dole. Tak to zwykle bywa. No i tam się toczyło to życie sportowe. I wyobraźcie sobie, dopiero jak pociągnęli tą kolej w 1906 z Guayaquil do Kito, to można było rozegrać mecz, bo już okazało się, że założyli w tym Kito też jakąś drużynę. No ale ona tam grała, no nie wiem z kim chłopaki na dziewczyny, no nie wiem za bardzo kto tam się mocował w tych, w tych rywalizacjach. No i jak kolej dojechała, no to o, o, spotkaliśmy się z dwóch stron i wiecie, to nie jest to, co w Łodzi, że jak kopią z dwóch stron tunel, to się rozminą. Tu się jednak udało i, i drużyny zagrały, no i wtedy stwierdzono, że to był pierwszy oficjalny turniej. W Copa America wziął udział Ekwador dopiero w 1939 roku pierwszy raz udział, czyli dwadzieścia ile? Trzy lata po, po tym, jak ten turniej powstał. Nie wygrali do tej pory Copa America. To jest w ogóle, tylko Wenezuela, gdzie futbol nie jest tak popularny jak baseball, i Ekwador nie wygrały tego turnieju. W mundialu dopiero w XXI wieku, 2002 pierwszy raz zaczęli grać. Więc tam nie ma jakichś legendarnych opowieści, fenomenalnych. Słuchajcie, no nie, no sorry. No, bardzo hmm. mi przykro, Ekwador to nie jest Urugwaj, Argentyna i Brazylia. Natomiast Ekwador e, ma, e, zawsze tam jest tak, że jak przychodzi jakiś dobry zagraniczny trener, to tam jest od razu, op, podskakuj, e, tak było na przykład z LDU Kito 2008 rok, kiedy wygrali jeden, jedyny raz ekwadorska drużyna wygrała Copa Libertadores, to był argentyński trener Edgardo Bauza który potem wygrał jeszcze Copa Libertadores z San Lorenzo i został potem selekcjonerem Argentyny, ale to słaba była przygoda. No i ostatnio Independiente del Valle w Copa Sudamericana też się pojawił. Nawet wygrali w tym, w tym sezonie. No i oczywiście siłą rzeczy... Publiczność domaga się, żeby jak najwięcej graczy z tego Independiente del Valle trafiało. Natomiast przygotowując sobie jakąś tam anegdotę, przeczytałem akurat anegdoty, nie, nie przygotowałem, ale przeczytałem zabawny artykuł, jak Ulises Cruz grał w Aston Villa. No i grupa dziennikarzy pojechała na, na mecz najpierw z Liverpoolem, potem z Manchesterem United. Byli w ogóle w szoku, jak, jaki jest tempo grania mhm. w Premier League, jaka jest intensywność grania i powiedzieli, o Jezu, jeśli chcemy być dobrzy, to musimy mieć więcej piłkarzy w tej lidze. Czyli 10 lat temu raptem, czy tam 12, wpadli na to, jaka jest różnica. Więc to też świadczy o tym, z jakich niż Ekwador mhm. tak naprawdę piłkarskich wychodzi. Katar. Katar też tych mundialowych historii za dużo nie będzie. Chociaż znaleźliśmy jedną, tyle że nie z dorosłego mundialu, tylko z młodzieżowego. Dokładnie. I tutaj... Zawsze mówię, że te wszystkie nasze analizy, wszystko to, co robimy, jak najbardziej to trzeba robić. Sam z zamiłowania jestem takim analitykiem taktycznym, ale no, co mogli powiedzieć ludzie w 1981 roku, kiedy były Mistrzostwa Świata U20 i tam Katar, gdzie był całkowitą zgrają anonimów prowadzoną przez Brazylijczyka Ewalistę, bodajże tak się pan nazywał. I tam w pierwszym meczu już pokonali Polskę 1-0 z Doriuszem Wdowczykiem w składzie, z Janem Urbanem, z panem Tarasiewiczem. Więc tu już trochę przyśmiewcom ten uśmiech no, znika. Później 1-1 z USA, jeszcze można było to wytłumaczyć. Delikatne 0-1 bodajże chyba z, z Argentyną. Tak, z Rubweim, z z przepraszam. No ale później to już się cuda, cuda na kiju działy: no, 3-2 z Brazylią, 2-1 z Anglią. I dopiero w finale z Niemcami Zachodnimi przegrali. I tak jak Eweristo powiedział, nie przegraliby tego meczu, pewnie by, nie, by reprezentacje Niemiec pozamietali tak jak inne zespoły, gdyby nie to, że po raz pierwszy w życiu jego piłkarze zagrali w deszczu. Katar jest w top 3 z krajów, to jeżeli chodzi problemy, o słuchajcie, to opady in minus, czyli tam praktycznie nie pada, więc no, Katarczycy sobie robili wtedy zdjęcia przed meczem, jak to, jak to w ogóle można grać w deszczu. Evaristo prosił w ogóle tam organizatorów turnieju, żeby ten mecz odwołać, przynajmniej aż to trochę przeschnie. No niestety tak nie było i przegrali 4-0, ślizgając się zabawnie na tym boisku. My też kiedyś z Niemcami przegraliśmy przez deszcz. Słuchaj, jest, jest historia zbieżna. No. Jak go nie patrzeć. Tak. No. Niemcy cholera wygrywają przez deszcz. To. Wszystko jasne. To jest no. potęga reprezentacji Niemiec. E, o Holendrach e, historia. Tam Ale tych historii było powiedzieć Ten Evaristo to nie była Proszę. taka anonimowa postać, bo to Dla był Łukasz tak? Barcelony i Realu w latach 50 i 60. Okay, no to nie To Jedyna człowiek. osoba, która mogła to powiedzieć. No. Mateusz, Holandia. Właśnie tak próbowałem wyciągnąć od swoich znajomych jakąś taką historię, ale widać było, że oprócz tego o nastrojach, o tym, że powiedzieli jak było o nastrojach, to niekoniecznie udało mi się coś takiego ciekawego wyciągnąć, ale też jest trochę historii między innymi o Depaju na przykład, ogólnie ci tacy młodzi zawodnicy, często z jakichś imigranckich środowisk. No bardzo dziwnie się zachowywali, gdzieś tam szybko zarobili dużo pieniędzy i też są takie różne um, historie, jak tam gdzieś w białych samochodach podjeżdżali na podpisanie kontraktów w białych garniturach z cylindrami i z tym, to potem oczywiście się troszeczkę tuszuje, że to młody, to taki i tak dalej. Um, też jakby w tym kontekście takim nie chce się tam nikogo, w tym kontekście jakimś tam rasistowskim też poruszać mm -hmm. tematów. No ale no Depaj potrafił na przykład kupić Rolexa za tam 20 parę tysięcy euro i od jakiegoś takiego naganiacza typowego, którzy się tam kręcą wokół tych zawodników, typu kolega kolegi z drugiej drużyny, też z mojej dzielni, tam ma jakieś fajne rzeczy, nie? Aha, taki lombard, przemyślny. tak, to, tak, do takich, takich tamtych, wiecie, tych pod sobą, co mają zegarki pod, 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 pod tam plastem. jest pełno, nie? No wiadomo, że jak ktoś zdobędzie już uznanie, bo to jest ziomek mojego ziomka, no to to już jest trochę inna historia. Mm -hmm. um, no i wiem, że tam Depoj potrafił kupić jakiegoś Rolexa za ileś tam tysięcy i okazało się na drugi dzień, że um, no jednak to on chce inny kolor. No ale ten mu powiedział, że no, no niestety już nie da się go dać. No to kupił drugi. No, i no to taki, taka właśnie e, troszeczkę ich mentalność. No myślę, że już pewnie zmądrzał trochę, bo ja znam tę historię gdzieś tam był trochę mniejszy i też paru zawodników, akurat chyba nie ma ich w kadrze. E, te, też taki był zawodnik między innymi też kolega Depaya, bo tam paru takich było, lens, Germain Lens, potrafił kupić. E, Taki dres, że musiał mu dwóch kolegów pomagać się z niego rozbierać, tak? no, z tyłu się zapinało, tak. Tam od projektanta za ileś tysięcy, także to jest takich trochę smaczków, natomiast takich historii typowo no, jest tak dużo informacji o Holendrach, mhm. A wszelakich, że ciężko coś wyselekcjonować. Nie no, no, bądź że... teraz takim vanhalem i te zaawansowane e, problemy taktyczne e, wytłumacz. Pracotowi, no, który sobie kupuje dres, którego nie wiadomo jak się zdjąć. To, wie, który nie może z szatni wyjść, bo nie no. może wyjść z kostiumu. Każdy ma swoje problemy. E, reprezentacja Senegalu akurat te mundialowe historie ma ciekawą, bo pamiętamy 2002 rok. Najpierw wygranie reprezentacji Francji na dzień dobry. No, w ogóle szokują świat, co tam się dzieje. Potem dochodzą do ćwierć finału. Ostatni mundial. Senegalczyków odpadają w kuriozalnych okolicznościach przez na zbytnią ostrość, jak się okazuje, no, przez klasyfikację fair play. Więc w Senegalu nudy nie ma na mistrzostwo Dokładnie tak. Wata. Pamiętam szczególnie te spotkanie z 2002 roku na mundial, ponieważ wtedy musiałem się urwać szybciej ze szkoły. Wiadomo, tam mecze były rozgrywane o godzinie 13 i w drodze ze szkoły kupiłem sobie przegląd sportowy, gdzie na pierwszej stronie był tytuł Francja A kontra Francja B. Mhm. Wiadomo, jeśli chodzi o Senegalczyków w 23-osobowej kadrze, 21 zawodników grał w francuskiej lidze. No skończyło się to jak, jak się skończyło. Senegalczycy sprawili ogromną sensację. Ten mecz to dzisiaj jest legendą, tak? Nasze spotkanie na Wembley, mm -hmm. między innymi z reprezentacją Anglii. Natomiast to, co stało się w 2018 roku, to po prostu jest kuriozum w historii Mistrzostw Świata, gdzie Senegalczycy nie wyszli z grupy poprzez większą ilość żółtych kartek. Takiego przypadku nie pamiętam, żeby miało miejsce. Zresztą Aliusise uczula Senegalczyków na to w tych meczach towarzyskich, które grali. Oni tam tylko i włączy jedną żółtą kartkę dostali, tak? Więc tam już Cisza chyba przewidział, że to prawda nic dwa razy się nie, nie zdarza, ale gdyby tak. Niestety miało się zdarzyć, to Senegalczycy troszeczkę delikatnie grają. No i cóż, no, tylko i wyłącznie pozostaje czekać na to, aż, aż napiszą kolejne historie ciekawe na, mm -hmm. na tym mundialu. Bo mają do tego argumenty. Skoro o ciekawych historiach mundialowych mowa, to oczywiście jest coś takiego jak przewodnik sportowy. Serdecznie Wam go polecamy. My w tym programie będziemy przybliżać wszystkie reprezentacje, będziecie mogli sobie o nich posłuchać. Ale jeżeli chcecie poczytać. To zobaczcie, to jest całkiem gruba, gruba lektura do tego, żeby sobie zgłębić wiedzę o wszystkich reprezentacjach o Ekwadorze, o Katarze, o Holandii czy o Senegalu. Więc zachęcamy Was. No i to, co wystaje, to już pokazywaliśmy wielokrotnie, taki doręcznego wypełniania wyników. Ja jestem fanem takich oldschoolowych rzeczy, więc pewnie kilku innych fanów też się znajdzie. Panowie, bardzo Wam dziękuję za tę analizę grupy. A to jeszcze na koniec Was zapytam. Czy Ekwador wyjdzie z grupy? Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Nie. Czy Katar wyjdzie z grupy? Tak. Czy Holandia wyjdzie z grupy? No musi. Czy Senegal wyjdzie z grupy? Wyjdzie. Mamy problem, bo trzy drużyny wychodzą z tej grupy. Nie wiem, jak to się będzie układało. Marcin Kupczak, dziękuję. Dzięki. Mateusz Prus, Adam Błoński, Bartek Grabi. Dzięki, trzymajcie się, bądźcie w kolejnych dniach kolejnej grupy w kanale Sportowym. naszego podcastu każdy z każdym posłuchasz tylko w aplikacji Mpic Go.